Mikołaj Wołkowycki zmarł w ubiegłym roku, w miesiącu lutym. Z tą wystawą było tak trochę, powiedzmy sobie, trudno, żeby ją gdziekolwiek umiejscowić. I tu podzięka dla pana dyrektora Andrzeja Lechowskiego, że zdecydował się na umieszczenie tej wystawy akurat tu, w miejscu, w ratuszu, który jest w końcu jakimś takim miejscem szlachetnym, prawda, nobilitującym i tak dalej. Mikołaj Wołkowycki w pełni sobie na to zasłużył. Żadne liczące się zdarzenie plastyczne nie obyło się bez Mikołaja Wołkowyckiego. On był animatorem, on był twórcą jak gdyby dzisiejszej galerii Arsenał, bo on, no oczywiście przy pomocy trochę ludzi ze Związku Plastyków istniejącego wówczas, jak gdyby odbudował ten budynek, który chylił się absolutnie ku ruinie, tworząc tam oddział Biura Wystaw Artystycznych, które to Biuro Wystaw Artystycznych w zasadzie prowadziło od 1965 roku. Malarstwo Mikołaja Wołkowyckiego zasługuje na takie audytorium, ale też i sama osoba mistrza zasługuje na pamięć. Dziękuję bardzo Państwu, że tą liczną obecnością to potwierdzacie. Siłą rzeczy sumujemy te piękne, twórcze życie. Chciałbym dziękować wszystkim i zaraz to będę czynił, ale przede wszystkim chciałbym powitać rodzinę pana Mikołaja Wołkowyckiego, dziękując za wielką życzliwość, za wyrozumiałość. Witam panią Halinę Wołkowycką, małżonkę. Kłaniamy się. Witam też kolegę po fachu, pana Danka Wołkowyckiego, od lat pracującego razem z nami w muzeum, od bodaj dwóch lat poświęcającego się już tylko i wyłącznie karierze naukowej. Witam panie Danie, syn. Mógłbym powiedzieć, że nie pamiętam, bo tata przepadał na całe dnie, całe wieczory, tak, w pracowni. A żartuję oczywiście, bo jako dzieciak właśnie, potem mały chłopak, mogłem podglądać ojca przy pracy często. Ale no cóż, co mógłbym powiedzieć o tej atmosferze? Pewnie była taka sama jak we wszystkich pracowniach artystycznych. To, co mi tak utkwiło w pamięci z tych takich najwcześniejszych lat, to takie fajne relacje, fajne przyjaźnie w środowisku ówczesnym z jakichś lat 70. plastyków, którzy bywali w domu rodziców, u których rodziców bywali. Pamiętam malarza jeszcze starszej generacji niż ojciec, Aleksandra Welsa, który mieszkał po sąsiedzku, wybitnego pejzażysty. Który uczestniczył w moim dzieciństwie. No, potem plenery białowieskie, to też utkwiło mi w pamięci. Miały rzeczywiście szczególną atmosferę, bo to było wyjątkowe wówczas wydarzenie. Dzisiaj już zapomniane, dzisiaj nie jest to nic takiego, prawda, niezwykłego, ale wówczas zgromadzenie twórców, nie tylko z Polski, ale z całej Europy, oczywiście na ówczesne możliwości, prawda, z tej części Europy, było ewenementem. I te prace zostały tutaj, one były inspirowane regionem, tą częścią Europy i były jakimś wkładem do naszej kultury. Ta wystawa jest jakąś taką formą hołdu Mikołajowi Wołkowyckiemu, malarzowi, który może troszkę nie miał szczęścia, bo myślę, że gdyby działał, gdyby funkcjonował w tym czasie, kiedy był oczywiście aktywny i był najbardziej twórczy, gdyby działał na przykład na zachód od Wisły, a nie na wschód od Wisły, to byłby bardziej doceniony i myślę, że zrobiłby, no to tak trochę brzydko brzmi, karierę, ale powiedzmy sobie, byłby na pewno bardziej doceniony za swoją twórczość plastyczną. Ta wystawa, tak jak powiedziałem, jest wystawą pośmiertną, jest wystawą
mocno wyselekcjonowaną z obrazów, ale znowu z obrazów, do jakich mieliśmy dostęp. Prawda? Dlatego, że mnóstwo obrazów Mikołaja rozeszło się po świecie. Jest jeszcze ciekawa z tego względu, że po raz pierwszy w takim zestawie obrazów olejnych pokazujemy ponad 50 pasteli. Nigdy Wołkowiecki swoich pasteli nie pokazywał. Można je traktować jako punkt wyjścia, jako szkice do obrazów, ale Wołkowiecki, który był w swojej robocie artystycznej bardzo pedantyczny, w zasadzie doprowadzał te pastele do tej formy, że można je traktować jako skończone dzieło sztuki. Jeśli chodzi o prace olejne, to mamy tutaj powieszonych 42 prace i 50 pasteli. Może opowiem taką anegdotę. Oczywiście Biuro Wystaw Artystycznych, Paweł Wołkowiecki był dyrektorem i artysta białostocki Andrzejew mną się zainteresował i mówi tak do mnie: czy ty masz co robić? Ja mówię: no nie, dopiero zaczynam, nie wiem co tego. To chodź, mówi, do Wołkowieckiego. Wziął mnie za rękę, zaprowadził i mówi: zobacz, młody, zdolny chłopak, daj mu coś do roboty. Tak popatrzył swoim tym profesjonalnym okiem: no dobrze, to może plakat niech mi zrobi, nie? No i zrobiłem ten pierwszy plakat, pojawiły się następne, następne. Nie były momenty, że ja miałem takie, dostawałem honoraria jak dyrektor Fastów wczesny. Ja to jak na mistrza patrzyłem, bo to malarstwo, to szczególnie te abstrakcyjne pierwsze, które siedzą jeszcze w głowie i mam nadzieję, że na wystawie je obejrzę, to ja to był pełny profesjonalist, a przy tym poświęcał mnóstwo czasu na tą działalność administracyjną, bo dziś kultura, urzędnicy od kultury nie są twórcami, a kiedyś to były etaty twórców. Tak już to wszystko, takie pewne zmiany nastąpiły, systemowe, no to niestety tak trochę go los skrzywdził i to później było widać w tej twórczości, taki smutek, to jest tak jak w życiu. Po prostu okres wesoły, radosny, dużo kolorów, a kiedy jest smutek, to wtedy to malarstwo jest takie z traumą pewną, z takim żalem. Dziękuję też panu Andrzejowi Dworakowskiemu, który przyczynił się do powstania tego bardzo pięknego, skromnego, ale takim też i Mikołaj Wołkowiecki był, katalogu wystawy. Chcieliśmy tu pokazać różne okresy działalności Wołkowieckiego, przynajmniej sobie po kilka prac poszczególnych okresów. Te okresy są trochę lepsze, trochę gorsze, jak w działalności twórczej każdego, powiedzmy sobie, z artysty. Miewał bardzo poważne nagrody, jak chociażby za obraz, na tle którego stoimy, czyli za Króla, gdzie otrzymał, oczywiście zbiorową, bo była wtedy grupka malarzy białostockich w Galerii Żywizji w Paryżu, otrzymali złoty medal za te obrazy. Właśnie Król prezentował twórczość Wołkowieckiego. Miał szereg nagród na różnego rodzaju festiwalach i tak dalej, o których troszkę dzisiaj się nie pamiętam. Mamy dzisiaj troszkę inną sztukę, prawda? I ta inna sztuka dominuje, o tej starszej nieco z jak gdyby bardziej klasycznymi korzeniami zapominamy, a przecież na świecie dzieje się zupełnie inaczej. Mikołaj Wołkowiecki urodził się w Białowieży i czuł się w jakiś sposób białowieżaninem. Ma być w nieco okrojonej jak gdyby skali pokazana w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym w sierpniu w Białowieży właśnie.